rodziny, abstynencję, tak? Dla kogoś, kto jest w potrzebie, zachowując abstynencję. Duchu Święty, przyjdź, pocieszcie. Ale widzicie Państwo, abstynencja, bo ludzie a to upijają się, a to się kłócą, no to jak się upijają, to lecą do wódki, lecą, a potem jak się upiją, no to rozumie cudki. Człowiek jak nie był, tak nie jest, a jeszcze jest gorszy. Ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przed chwileczką pałacyk Michla pięknie brzmiał, te pieśni z Powstania Warszawskiego, one nas nastrajają i zaproszenie do sierpniowej abstynencji też ma głębokie uzasadnienie i historyczne, i religijne. Historyczne, gdyż w sierpniu miały miejsce wielkie wydarzenia narodowe, jak cud nad Wisłą, bitwa, która ocaliła chrześcijaństwo w naszej części Europy, Powstanie Warszawskie czy Sierpień 80, czyli seria strajków, które przyczyniły się do obalenia komunizmu w Polsce. A religijna motywacja do świętowania chociażby za chwilę uroczystości w niebowzięcia na Świętej Marii Panny, czy też uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. W sierpniu pielgrzymi licznie udają się do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze, często niosąc intencje związane z trzeźwością bliskich. To są te motywy, które skłaniają do kontynuowania sierpniowej abstynencji. No właśnie ze względu na wakacje może to być, ktoś powie, trudne postanowienie. Ludzie wypoczywają, umilają sobie czas, może nawet za bardzo alkoholem. Zaś abstynencja zobowiązuje do całkowitej wstrzemięźliwości. Może się więc okazać, że jest to spore wyzwanie, ale za to bardzo potrzebne i oczywiście uzasadnione. Praktyka taka ma już, można powiedzieć, gdy spoglądamy lata wstecz, chociażby na pontyfikat świętego Jana Pawła II, który w istotny sposób wpływał na kształtowanie świadomości narodu. I ta katecheza, czy to chwilowe nasze zatrzymanie, też ma nas tak nie tyle nastrajać, ale pomagać nam pomyśleć, bo i ja, i ty, każdy z nas musi myśleć nad tym, co robimy w naszym życiu. W różny sposób może będziemy do tego podchodzili. Pan Bóg uzdrawia, tak, przez naszą ludzką miłość, a abstynencja jest konkretnym wyrazem miłości. Ludzie zobowiązują się do abstynencji z uwagi na miłość do bliskich. Ta może być to też i forma jakiejś ekspiacji, a zatem wyraz miłości do konkretnej osoby. To, co możemy czynić. Sierpniowa abstynencja wcale nie musi być związana jakoś tak z demonizowaniem alkoholu jako takiego. On też jest stworzony przez Pana Boga. Alkohol jest dla człowieka, ale niektórzy mają predyspozycję do tego, aby wejść w uzależnienie. Wtedy nawet niewielka ilość alkoholu staje się czymś szkodliwym. A sierpień jest takim apelem, zaproszeniem do wejścia na drogę ofiary, rezygnacji z tego, co może być dobre na rzecz wyższych wartości. Oczywiście ktoś może potraktować to jako rodzaj przymusu, ale czy rzeczywiście tak musi być? Pomyślmy, choroba alkoholowa. Co z człowiekiem? Człowiek to ciało, umysł, duch. Człowiek, aby zatrzymać proces rozwoju choroby, potrzebuje szerokiej pomocy. Tak. Tu teraz czasem możemy pytać, jak zacząć pomagać właśnie przez abstynencję. To bardzo skuteczny środek pomocy polegający na wyrzeczeniu, na ofierze, rezygnacji z tego, co dla mnie może być dobrem. Naturalnie pomagamy także modlitwą. Aby człowiek uzależniony mógł wejść na drogę trzeźwości, musi sam
zidentyfikować też swoją chorobę, uznać swoją bezsilność wobec alkoholu. Alkohol tu różnego rodzaju też i metody temu służą. My możemy zmieniać też obyczaje dotyczące podawania alkoholu. Nie raz jakieś takie stereotypy, bo właśnie święta, jakieś imieniny, urodziny. A przecież zawsze ktoś pomyśli, bo do dobrego tonu tak należy podanie alkoholu na jakimś przyjęciu, niekoniecznie. Możemy przecież inaczej. To właśnie to kształtowanie sumień. Na to wszystko może mieć wpływ. Przyczyniają się do tego, że skala zniszczenia spowodowana nadużywaniem alkoholu będzie mniejsza. Dzieci, a jak zapowiadałem, chciałbym zaprosić teraz na aktualności dnia. Po nich zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Ryba, witamy. Panie profesorze.